Kontestacja. Startujemy kontestację. Witam Was, Kamil Cebulski. Mamy wtorek, 20 listopada, czyli co? Zima, tak, a za miesiąc będzie lato. O, tak, przynajmniej dla mnie, tak? Bo jak wiesz, też lecimy budować szkołę. Dobra, ale co? Jak jest ta pora, no to jest kontestacja, audycja i rozmawiamy z przedsiębiorcą, tak? Czyli z jednym przedsiębiorcą, mną i tym drugim, czyli Jurkiem Nowakiem, tak? Cześć, Jurko. Witaj, Kamilu. No. No to teraz przeważnie ja mówię, kim jest mój gość, a potem on to prostuje, bo ja się zawsze mylę. No to co, Jurek, no sprzedajesz odżywki, suplementy, tak? I twoja firma nazywa się Monk, jak mnich, ale to chyba nie dla mnichów. A wiesz co, dla mnichów też, dla wszystkich, także myślę, że każdy znajdzie coś w ofercie, ale ten tekst jest tak jałowy, że w zasadzie nie powinienem go nawet mówić. Rzeczywiście zajmujemy się sprzedażą odżywek zarówno w hurcie, jak i w detalu. Także jeśli ktoś ma ochotę i chciałby się sprawdzić w sprzedaży, również umożliwiamy tą sprzedaż, ponieważ tak jak wspomniałem, mamy również sprzedaż hurtową, gdzie rzeczywiście umożliwiamy innym osobom zakup u nas towarów, czy pomagamy im też w sprzedaży detalicznej, tak aby każdy był zadowolony. No ale ta nazwa mnie tak troszeczkę też korci, no bo wyjdzie taki mięśniak, potrzebuje odżywki i tu sobie kupisz takiego mnicha odżywkę. Wiesz, no, na początku musimy zacząć od początku, jak to ładnie ktoś kiedyś ujął w pięknym, złożonym zdaniu. Otóż odżywki nie są zawsze tylko dla mięśniaków. To jest taki stereotyp. Większość naszych klientów to nie są mięśniaki, tylko jednak klienci normalni. Nie, bo mięśniakami się stają, jak już zjedzą te odżywki, nie? No, to zależy od celu. Wszystko zależy od celu. To jest pierwsze pytanie w ogóle, które zadajemy z jakimkolwiek klientem byśmy nie rozmawiali. To czy jaki jest cel ćwiczeń, jaki jest cel tego, że on chce w ogóle cokolwiek jeść. Jeden chce przytyć, drugi chce schudnąć, ale trzeci ma chory bark i bardzo go boli, czwarty, no nie wiem, uprawia wspinaczkę górską i bolą go nadgarstki, trzeci jeździ na rowerze i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę ile ludzi, tyle suplementów, ile problemów, ile celów, czy celi, jak zwał, tak zwał, tyle mamy suplementów, także wracając do nazwy, wiesz co, ja jak byłem mały, to zawsze wiedziałem, że moja firma będzie się nazywać Monk. A skąd to się wzięło, to zapytaj tych wszystkich, którzy stworzyli mój mózg, bo ni cholera nie wiem. Ale co, czyli co, firmę chciałeś od małego już robić? No tak jakoś, taki charakter. Znaczy co, 6 lat w przedszkolu, a ty już tam handlowałeś cukierkami? To w 6 roku przedszkolu, chociaż nie, czekaj, nie wiem ile się jest w przedszkolu, bo już nie pamiętam, ale z tego co ja pamiętam, to przedszkolu to ja co najwyżej oglądałem obrazki i mówiłem kolegom, że mam zdjęcie Sabriny i jak je nacisnę, to ta Sabrina wyskakuje mi zza łóżka, no ale nikt mi nie wierzył, więc... Okej, okay, no tak, rzeczywiście taki jest ten charakter, że odkąd pamiętam ze wspólnikiem, no byliśmy przedsiębiorcami i pracowałem u innych, w sumie, ja wiem, 2 pracodawców miałem innych, więc tak naprawdę nie za wiele mogę powiedzieć. Znaczy, ale powiedz, co robisz? No bo co? No, rozumiem, że pracowałeś dla innych na studiach, tak? Czy tam jak już dorosłeś bardziej? Wiesz co, nie do końca. Raczej jak byłem młodszy i to wszystko zależy od tego, co nazwiemy pracą. Jeśli dla kogoś praca to jest coś na umowę o pracę, to nie pracowałem nigdzie. Natomiast jeśli mówimy o pracy, to znaczy powiedzmy jakiekolwiek usługi, czy robić coś dla kogoś za pieniądze, to tak, robiłem to. No i pierwsza moja praca, o ile dobrze pamiętam, polegała na roznoszeniu gazetek. W Katowicach mamy, jako że firma jest z Katowic, w Katowicach mamy, czy mieliśmy w zasadzie takie targi katowickie, ludzie mogą kojarzyć to z tego potwornego wypadku, który się zdarzył. Natomiast no, tak się zdarzyło, że tam jedna z pań miała gazetkę taką, no właśnie kolportaż gazetek powiedzmy reklamowych na terenach międzynarodowych targów katowickich. Aha. No i ja byłem przyjęty do tej pracy, aby w związku z jakimiś nadchodzącymi targami zająć się kolportażem u osób, które wchodzą na te targi. No i po jednym dniu ileż można stać 8 godzin rozdawać, robić to samo, no nie da się tego czyli robić to tak jak w amerykańskich filmach, rozważenie gazet, nie?
Może, tylko wiesz co, to jest tak, że jeśli jest dużo ludzi, to jest co robić, ale jeśli jest mało ludzi, no to nie ma co robić, więc stanie 8 czy 10 godzin w jednym miejscu, no to nie jest zajęcie, które w jakikolwiek sposób może rozwijać, chyba że jak liczysz drzewa przejeżdżające pojazdy czy wszystko inne, to może dla kogoś ma to sens. Natomiast, żeby była jasność, ja jestem akurat zwolennikiem pracy u podstaw i to nie jest tak, że ta praca jest zła i nikt nie powinien jej wykonywać. Powinni ją wykonywać, ale ja nie Młodzi jestem do tego ludzie, stworzony. studenci, tak, którzy dopiero wchodzą na rynek, tak, nie bardzo Ktokolwiek, wiedzą. kto po prostu czuje się na siłach, żeby to robić. Ja w drugim dniu pracy powiedziałem mojej pracodawczyni, że praca, którą wykonuję, jest bez sensu, ale nie dlatego, że bez sensu jest rozdawanie gazetek, tylko bez sensu jest to, w jaki sposób ona mnie traktuje. To znaczy, stań tak, ubierz się tak, uśmiechaj się tak, co ty robisz, to mnóstwo uwag, które w 90% wydawały mi się idiotyczne. I to Znaczy nie co, wiedzieć czemu. no to pewnie mówiła, żebyś się ładnie ubrał. Ty się nie chciałeś ładnie ubrać, no to ona ci Byłem ładnie kazała, ubrany. Ja zawsze jestem ładnie ubrany, no. no. No, ale słuchaj, nie, bo to o co chodzi? Przed audycją o Tadzie Witkowicz rozmawialiśmy. I on kiedyś taką anegdotkę opowiadał, że jak CV, nie? Tam ludzie prezentują i to jest źle, jak ktoś zmienia firmę co pół roku, nie? No bo i przeważnie taki kandydat mówi, że się nie dogadywał z pracodawcą, prawda? Czy ze zwierzchnikiem, a tat mówi wtedy, no tak, bo zwierzchnik ci kazał pracować, a tobie się nie chciało, nie? Dokładnie I tak. cię zwalniał, no to wiesz, no to Dlatego tak. nawiązując do tego, to chciałem właśnie powiedzieć, że czy, no tak z perspektywy czasu, nie powiem w 100%, ale czy uwagi tej pani miłej, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, czy to były uwagi w związku z tym, że ona prowadziła ten biznes, wiedziała, jak pewne rzeczy należy wykonywać, żeby przyniosły skutek, czy to było tylko mojemu gdzieś tam szczeniackie myślenie o tym, jak ta praca powinna wyglądać, to już nie mi to oceniać. Po prostu w drugim dniu, czy tam w trzecim dniu stwierdziłem, że Jasna w sprawa. skrócie i kolokwialnie, wie pani co, niech sobie to pani sama zrobi na razie. No Aha. i tyle, tak się skończyło. A druga No ale co, praca. ale poszłeś do pracy dlatego, że potrzebowałeś pieniędzy, podejrzewam, tak? Tak, Na coś, no tak. ale co, no to dalej szukałeś tej roboty gdzieś tam dalej? Nie Nie myślałeś bardzo. wtedy o czymś swoim? Ja myślałem od skąd, tak jak mówię, pamiętam. Tamto wypadło chyba nawet przypadkiem, potrzebowałem jakichś pieniędzy, a tak się zdarzyło, że akurat rozmawiając ze znajomą, ona mówiła, że tutaj jest taka szybka praca, możesz coś zarobić. A, to dobra, to dawaj. No jak to Aha. zwykle bywa. No i tak się złożyło. Natomiast druga praca, w związku z tym, że jestem też pasjonatem gdzieś pewnych rzeczy, a im człowiek starszy, czy inaczej, im człowiek był młodszy, tym więcej czasu miał i więcej czasu spędzał na tym, żeby poznawać tajniki tego czy owego, w zależności od tego, co go interesuje. Jasna Ja sprawa. robiłem to samo z dietetyką, z biochemią, z paroma innymi, powiedzmy, naukami, które gdzieś tam wokół tych ćwiczeń, czy wokół tej suplementacji się, no, gdzieś tam są wokół jednego czy drugiego. No i no, tak się stało, że zostałem specjalistą gdzieś tam z zakresu dietetyki, z zakresu trochę biochemii i przez fora internetowe i przez gdzieś tam znajomych w branży, gdzieś tam się w to wkręciłem. Natomiast no, to była cały czas pasja. No, pasja wynikała z tego, że 50-kilogramowy chłoptaś, który zawsze dostawał po głowie, marzył o tym, żeby być większym chłoptasiem, żeby innym dawać pod głowie. I to tak 80% historii z blokowisk tak właśnie wygląda. Natomiast u osób ćwiczących. Natomiast no, u mnie to było tak, że ja mocno poszedłem w teorię i dopiero poznając teorię, byłem w stanie zrobić to, czy ustrzec się też przed błędami, oczywiście nie wszystkimi, no, które popełniali inni, którzy chodzą na te siłownie, ćwiczą, pakują, nie wiadomo co jeszcze z sobą robią, po to tylko, żeby tak naprawdę być większym i żeby wszyscy dali im spokój. To jest taka sama historia, jak ich mnóstwo na polskich blokowiskach. Okej, okay. Dobra, czyli żeby to zebrać w kupę. Potrzebujesz jakichś pieniędzy, pracować, ale zawsze myślałeś o biznesie i to zawsze myślałeś o tych odżywkach, czy jakieś inne przygody miałeś? Wiesz co, wydaje mi się, że nie pamiętam. Wydaje mi się, że to jest tak, że generalnie ja ze wspólnikiem zawsze byliśmy przedsiębiorczy. Czy to był temat taki, czy owaki, to gdzieś tam zapalała się lampka, jakby tutaj to zrobić, żeby to działało. O. I to było zarówno w szkole, gdzie połowę czasu spędzałem na Ale tym, żeby nie wiesz, chodzić do tej ale szkoły, a drugie połowę. myślenie jednym, a robienie pieniędzy drugim, prawda? Więc A to zawsze tak takie jest, że przygody, jakby. które ci wypaliły, no to co? Jak to było z tymi odżywkami? Skąd w ogóle te zainteresowania takie, odżywianie i tak dalej?
Wiesz co, no nie wiem, no zapytaj się innych, dlaczego się interesują, nie wiem, przylepianiem znaczków na koperty, a Ale drudzy wiesz, w ogóle no tak, rajdem. ale Tak gdzieś takiego, w słuchaj, głowie ale... siedzi, czy gdzieś tam tak się, nie wiem, czy to jest kwestia wychowania, czy to jest kwestia czegoś innego. Zazwyczaj było tak, że jak w coś wchodziłem, to gdzieś tam poświęcałem się temu bardzo i chcąc wiedzieć na dany temat więcej, no spędzałem, nie wiedzieć czemu, na przykład po 12-13 godzin zagłębiając się w ten temat. I tutaj akurat był temat, który mnie rzeczywiście interesował. Skąd to się wzięło? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie wnikam nawet, skąd to się wzięło. Natomiast patrząc na to pod względem, powiedzmy, biznesu czy przedsiębiorczości, to w co bym nie wchodził, to i tak zawsze widziałem gdzieś tam jakieś, jakby to zrobić, żeby, a można by było to zrobić tak, a można by było zrobić tak. I jakby to połączyć i kogo i z czym, żeby to miało ręce i nogi, żeby przyniosło taki, a nie inny efekt. To oczywiście mówimy, nie mówimy tutaj tylko o pieniądzach, no bo jak człowiek ma tam powiedzmy 13-15 lat, to nie myśli tylko i wyłącznie o pieniądzach. W zasadzie to nie myśli, przynajmniej w moich czasach było tak, że myśli o tym, aby na trzepaku byli znajomi, a oprócz tego to, żeby coś się działo, prawda? No bo smutne, szare polskie osiedla są, jakie są i nawet jeśli teraz możemy na nie popatrzeć gdzieś tam z góry, bo przecież mamy dostęp do wszystkiego, to tak prawdę mówiąc, no trochę No to tak. idę, może trochę za daleko idę, ale wydaje mi się, że teraz jest gorzej niż było, no bo wtedy człowiek wychodził, kopał piłkę, obił się na trzepaku, a to sobie zdarł to, a to sobie to zrobił, a tutaj trzeba było coś zrobić, a tam trzeba było coś zrobić i coś się działo. A teraz wszyscy siedzą przed komputerami i No to słuchają jest kontestacji. chyba fajniejsze jest siedzenie przed komputerami, nie? No tak, zależy dla kogo i Ja tutaj fajne. popieram Winstona Churchilla. Mądry człowiek, nie? On tak powiedział, no sport. O, to jest, a to taki jest. tam mądry, no mądry, no. Mądry jak mądry, no. Okej, no dobra, ale... Wiesz, każdy ma wynurzenia mądrości i wynurzenia głupoty, więc... Okej, no dobra, ale już interesowałeś się tym odżywianiem i tak dalej i co, postanowiłeś handlować odżywkami, nagle zacząć? Jak wiesz co? Te pierwsze, nie wiem, deale wyglądały? Nienawidzę tego słowa. Nie wiem, czemu ono jest dla mnie nacechowanie pejoratywnie. Deal kojarzy mi się z czymś z amerykańskiego filmu, kiedy w czasach, kiedy wódka nie była A to dozwolona, przepraszam cię za to trzeba było słowo, ją bo zdobywać. ja teraz jestem Anglikiem, to wiesz, znaczy wiesz, w Anglii mieszkam. Nie? Jeszcze nie jesteś, nie przesadzaj. No jestem, no. Już się uczę mówić u nas w Anglii, tak? Tylko jestem takim Anglikiem. No, Anglikiem jestem na emigracji w Polsce, nie? Pamiętaj, że w Polsce nie nauczysz się języka angielskiego. To, Ale wiesz, to no, ci spędziłem tam gwarantuję. teraz kilkanaście dni i... No i tak tymi słowami już tak niedługo będę, jak Janek Fior mówił, niedługo biznes będę mówił zamiast biznes, nie? No No dobra, ale widzisz. wracajmy do tych pierwszych Tak w ogóle jest. ruchów firmowych. No poszedłeś do urzędu, zarejestrowałeś działalność czy No spółkę, nie, czy... no, przesadzaj, to aż tak daleko to nie idziemy. Wiesz, to nikt chyba o zdrowiu... Znaczy, znam takich, co robią dokładnie tak, a później myślą, co by to teraz robić, no ale to tak nie działa. Generalnie w związku z tym, że umysł przedsiębiorczy i może gdzieś tam zawsze to myślenie o tym biznesie takim czy owym było, stąd też no tak wyszło, że gdzieś tam przez fora internetowe poznaliśmy taką czy inną firmę odżywkową, prawda? Oni potrzebowali specjalistów, którzy będą mogli gdzieś tam merytorycznie ich wspomóc. Ale czekaj, bo czyli sprzedawców. Nie, 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 Nie? nie. Mówimy tutaj o kanwie takiej bardziej merytorycznej, czyli Przygotowanie to, co ty produktu. widzisz na etykietach bądź w reklamie, jest tak ubrane w słowa i że tak powiem, cała ta podbudowa merytoryczna, która mówi o tym, dlaczego to się ma sprzedać, dlaczego ty masz w to uwierzyć, no musi mieć jakąś podbudowę naukową, prawda? No i tak jest w każdym biznesie i ludzie wierzą, czy chcą wierzyć, to już nie Czyli mi co, oceniać. zacząłeś współpracować z taką firmą, która robi odżywki i co, przygotowywałeś te odżywki, to znaczy Nie, receptury, nie, nie. czy jak? Tak jak mówiłem, to była współpraca na poziomie trzech, później trochę więcej osób. Kwestie merytoryczne rozgryzaliśmy, czyli mieliśmy taką grupę, nazywało się to Avantgarde Research Group. Jakkolwiek by górnolotnie nazwa nie brzmiała, zajmowaliśmy się tą częścią badawczą, czyli jak gdyby szukaliśmy w Stanach badań, jest taki portal, nazywa się PubMed.com. To jest portal, w którym można znaleźć tak zwane abstrakty dotyczące X badań, które były przeprowadzone na rynkach różnego rodzaju i wszyscy, którzy przeprowadzali jakiekolwiek badania dotyczące danej substancji, czy to chemicznej, czy takiej, czy owakiej, te badania, tam tak zwane abstrakty, czyli takie części skrótowe
badań są tam publikowane. No i oczywiście sprawy. można wykupić też dostęp do badań całościowych, wtedy ma się dostęp do tego, co tam jest. Oczywiście to kosztuje x pieniędzy, no ale my posiłkowaliśmy się abstraktami oraz tym, co mogliśmy znaleźć odnośnie branży suplementów czy substancji, które są stosowane zarówno w pożywieniu, jak i w suplementach. No i my jak gdyby robiliśmy całą tą kwestię naukową, a więc jeśli wychodził dany suplement, który się nazywa powiedzmy, no nie wiem, arginina, no to trzeba było do niego znaleźć x rzeczy, całą podbudowę naukową, dlaczego to działa albo dlaczego to nie działa. No oczywiście zagłębiając się w tematykę... Czyli tak gdyby instrukcje obsługi. Można tak powiedzieć, natomiast oprócz tego musisz pamiętać, że firmy odżywkowe czy firmy z branży suplementów mają też to do siebie, że one oprócz marketingu muszą mieć pewne rzeczy naukowo wyjaśnione, ponieważ stosowanie pewnych środków czy pewnych substancji może być legalne bądź nielegalne tylko wtedy, kiedy na przykład udowodnisz, że taki środek był A, przebadany, B, nie powoduje tego czy tamtego, bla, bla, bla. Oczywiście tutaj nie oszukujmy się, 95% tych badań czy tych abstraktów, które wyszukiwaliśmy, to było były wyszukiwane po to, aby tak naprawdę zrobić podbudowę pod marketing danego produktu czy całej rzeszy produktów. Natomiast patrząc na to pod względem takim nie biznesowym, czyli bardziej pod względem takim naukowym, no to jednak to jest przydatne, bo inaczej nie zagłębisz wiedzy o odżywianiu, biochemii czy tego, jak działa organizm, co to są węglowodany, białka, tłuszcze, dlaczego pewne rzeczy działają, pewne rzeczy nie działają. Nie zgłębisz tego, jeśli nie zgłębisz wiedzy naukowej. Nie mówię tu o wiedzy akademickiej, która jest przedstawiana w taki, a nie inny sposób. I tutaj pozdrawiam wszystkich tych, którzy wykładają na uczelniach i potrafią mówić o rzeczach, o których nie mają pojęcia. Czytaj to jest teorii, sztuka, nie? Słucham? To jest sztuka, mówić o czymś się pojęcia nie ma. Ja tak, dlaczego ty mówię, bo jak teraz byłem w Anglii, to tam mnie Marek poprosił, żebym takie dwa wykłady zrobił. No to ja jestem przygotowany zawsze z dwóch wykładów. Pierwszy to jest takie biograficzne, a drugie to są takie bardziej podatkowe rzeczy, czyli jak tam VAT-u nie płacić, jakichś tam dochodowych i takich innych rzeczy. W Polsce to jest, wiesz, bardzo interesujące, nie? Ale tam w Anglii to było bez sensu. Tak, tam w Anglii było to bez sensu mówić, no i nie wiedziałem, o czym mówić. I o czym mówiłeś? No taki sobie plan jakiś taki ułożyłem, ale nie byłem zadowolony z tego wystąpienia, bo to taki, wiesz, no... Po pierwsze... Tak zwana gadka. A jakbym był takim wykładowcą akademickim, co może mówić na, wiesz, na każdy czyli temat? Ja powiem ciekawą anegdotę, wracając do tematu wykładów o niczym. Miałem tę przyjemność, ponieważ jestem z tych, co są no, tak zwanymi wiecznymi studentami i to nie... Tak studiujesz z gdzieś? Perspektywy czasu. Słucham? Studiujesz teraz gdzieś? Ni cholerę, planowałem gdzieś chyba u ciebie, no ale też mi nie wyszło, bo czasowo nigdy się nie wyrobię. A teraz licencjaty przez internet mamy. Wiem, dlatego planowałem. Ale prawda jest taka, że no, zahaczyłem parę uczelni, natomiast no, zazwyczaj po prostu no, nie miałem na to czasu, prowadząc biznes, nie jeden, bo to już nie jest w sumie jeden. To też na pewne rzeczy nie ma czasu. Ubolewam, żona mnie bije po głowie, no pewno kiedyś to zrobię, no ale... Chociaż dla żony, nie? No chociażby, naprawdę, czy tam dla teściów, dla rodziców, dla potomnych i no tak to, dalej. No to mogę ci powiedzieć, dlaczego nasze dyplomy są najlepiej odbierane przez najbliższą rodzinę, która ciągle marudzi, żeby szedł na studia. Dlaczego? Bo mają hologram. Wow. A jak jest hologram, to znaczy, że oryginalne. Nie, no to wiesz, mam takich historii o hologramach w naszym biznesie mnóstwo. Ale wracając, nawiązując do tego, o tych wykładach, to byłem na jednej z uczelni, nie chciałbym podawać dlaczego? Nazwy, bo, no ponieważ jest to znana uczelnia. Nie szkodzi, no jak jest zła, no to mów, jak jest dobra, to też mów, no wiesz, my nie jesteśmy tak jakimiś tam lejami wody. No chyba, że tobie jakoś tak, nie wiesz, prowokacje zaszkodzić. To ty masz we krwi. Ale nie, no chyba, to, że ci, chyba, że ci zaszkodzi, no, że tam... Być może wrócę na tą uczelnię, no i nie wiem, czy później nie będzie z tego... Znaczy, ja pewno bym wrócił tylko po to, żeby zobaczyć, czy czasem nie będzie jaj. Ale rzeczywiście mieliśmy zajęcia z przedsiębiorczości i otóż pani, która nie wydaje mi się, żeby zrobiła kiedykolwiek jakikolwiek biznes, czy jakąkolwiek przedsiębiorczość uskuteczniała w praktyce, to chyba na drugich zajęciach powiedziała nam wprost, niosąc trzęsącą się ręką kawę, że ona nie zainwestowałaby nigdy pieniędzy własnych, a co dopiero czyichś, jeśli chodzi o inwestycje przedsiębiorcze. Tylko państwowe. I to były studia naprawdę wcale nie głupie, natomiast no, słysząc to, to ja naprawdę jedyne, co wyniosłem fajnego, to były zajęcia z rachunkowości.
ale okazało się na tam któryś z kolei, powiedzmy, wyliczaniu jakichś tabelek winien ma, okazało się, bo to rzeczywiście rzeczy praktyczne to się przydaje, przynajmniej w pełnej księgowości W tak jest. 20%, a reszta to księgowi muszą znać, nie? Tak, tylko wiesz, to działa tak, że ja podszedłem też do pani wykładowczyni. Notabene pozdrawiam również z tego miejsca, bo akurat bardzo fajna osoba. I zapytałem o to, czego ja potrzebowałem z tej rachunkowości. Czyli ja potrzebowałem, wie pani co, a ja bym potrzebował dane dotyczące tego, tego, tego i tego. I jakie są zasady, żeby to wyciągać? A ona mówi, wie pan co, panie Jurku, ale pan pyta już o rachunkowość zarządczą, a to ma dopiero będziemy mieć za 4 lata. A ja, aha. No to mówię, no wie pani co, bo wiemy, że się uczymy tych rzeczy, ale od tego jest księgowy i od tego w zasadzie księgowy to ma program. Tak. Po co nam to? No potrzebne, no bo jednak podstawy trzeba ma znać. No ale ja się z tym No zgadzam, bo tak. podstawy są ważne. I tutaj wracając do tego, powiedzmy, clou biznesu, w którym jestem, to rzeczywiście bez podstaw dotyczących odżywiania 95% wiedzy o suplementach nie ma sensu, bo No naprawdę tak, no mamy tak, no tak. podstawy trzeba znać, tylko niekiedy te podstawy to są takie zaawansowane na tych uczelniach, że tam całki i różniczki to, że niby jest podstawa matematyki, nie? No, umówmy się, że powiedzmy, że pewien program, który musi być zrobiony, no, nie jest nastawiony w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, na praktykę, tylko jest ustawiony tak, żeby był. No, nie wiem, po co w zasadzie jest ustawiony w taki sposób, no ale inna sprawa jest taka, że studia dają też troszeczkę inne rzeczy z mojego punktu widzenia. Dają możliwość spotkania X ludzi, z którymi możesz nawiązać X kontaktów i możesz nawiązać X przyjaźni. To jest bardzo cenne w tych czasach, kiedy wszyscy żyją, tak jak wiemy obydwoje, przez komputer. Nawiązywanie relacji komputerowo, powiedzmy skype'owo, Złe? nie wiem. Dobre jest. Nie powiedziałem, że są złe. Mówię, że to jest zupełnie coś innego A to niż tak. pójść z kimś na piwo i przy pieprzeniu mu A no klaskacza widzisz, no potem to ci powiedział, dlatego. Przepraszam, że ci tak wejdę słowo, bo ci w Anglii to mi mówili, czemu ja im nie udostępnię nagrań. Oni mi zapłacą za te nagrania z tych studiów i tak dalej. A ja im powiem bardzo chętnie, im udostępnię przez internet, jeżeli oni zaczną seks uprawiać też przez internet tylko i wyłącznie, nie? Że to właśnie, no trzeba się spotkać, właśnie poznać, wypić piwko, prawda? I no to jest przecież Tak jest, no, podstawa. znaczy to jest tak, takie rzeczy się docenia im dalej w las, wydaje mi się, tym więcej drzew i im człowiek jest starszy, tym bardziej docenia relacje osobiste, bardziej i przekłada je Tak bardziej jest. niż relacje takie stricte internetowe. Oczywiście tutaj mamy przypadki skrajne w obydwu, podejrzewam, grupach wiekowych, bo zarówno młodzi, którzy siedzą tylko i wyłącznie na internecie i zarówno młodzi, którzy, tak jak wspomniałeś, seks uprawiają tylko i wyłącznie przez internet, tak i są starsi, którzy w tym internecie też się czują znakomicie, czytaj, nagle odmłodnieli, nagle, nie wiem, przez naszą klasę pojechali na zlot i tam pani Basia, która miała fajny biust, była dla nich i tak dalej. Natomiast, no, jest kwestia wszystko podejścia, wydaje mi się. No, ale wracajmy do tego. Wracajmy do No, biznesu, nie? właśnie. No co tu dużo mówić jeszcze? Tak jak wspomniałem, No no, tych firma początkach, osobowa. czyli zacząłeś współpracować z tą firmą, no i tam no, poznawałeś od może podstaw firmę, która jak działa rynek suplementów, odżywek i tam pomagałeś jakiejś firmie. Ja już znałem, wiedziałem, jak działa i jak to wygląda. Natomiast tak byłem też osobą, która gdzieś tam, powiedzmy, taką grupę tych osób też trochę stworzyła, czy tam nią zarządzała w taki czy inny sposób. Czy skuteczny, czy nieskuteczny, to już nie mi oceniać. Natomiast bardziej chodziło o to, że jeśli dana firma chciała się do nas zgłosić, czy współpracowaliśmy z daną firmą, nastawiliśmy jej, że potrzebujemy to, takie warunki pewne, tym i tym się możemy zająć. I tak się nawiązała współpraca. Oczywiście tutaj mogę pozdrowić osoby, które gdzieś tam do tej współpracy, że tak powiem, się przyczyniły. No, chociażby osobę, która w tej chwili jest konkurencją naszą, taką, a nie inną. Natomiast tutaj mogę spokojnie powiedzieć, że tak naprawdę te firmy wiedzą, co robią, wyciągając takie osoby z for internetowych, prawda, czy tam z innych gdzieś tam takich tub medialnych, no bo one potrzebują tych osób po to, żeby one też pisały o tych produktach. No, my robiliśmy to w inny sposób, nigdy nie chcieliśmy się sprzedać, natomiast no to jest jakaś tam forma sprzedaży zawsze, bo współpracując z daną firmą odżywkową, no pewne rzeczy masz w jakiś sposób narzucone i to wszystko zależy od tego, jak ty do tego podejdziesz. No my do tego podeszliśmy od strony naukowej, więc robiliśmy swoje i to było fajne. Natomiast No ja, ale mając dlaczego na myśli, przestałeś z nimi współpracować? zresztą zaraz do tego dojdę, ale nawiązując do biznesu, ja podpisując jak gdyby pierwsze jakieś zobowiązanie, czytaj, my będziemy wam robić to, a wy nam dacie za to to,
Ja zapewniłem sobie od razu zakup ich produktów w najlepszych możliwych rabatach. Stąd też mając na myśli to, żeby tymi produktami handlować od razu, no bo przecież jak już są możliwości, no to trzeba było je wykorzystać. Zwróciłem się w zasadzie z tą sprawą do wspólnika, no, z którym do dzisiaj jesteśmy wspólnikami i myślę, że to będzie jeszcze trwało sporo. I poszedłem, powiedziałem wprost, słuchaj, ja mam to, ty jesteś super sprzedawcą, czy tutaj super handlowcem i zawsze się tym zajmujesz, a ja jestem tylko prostym wapniakiem i no i może zrobimy to razem. Jasne, pierwsze co, standardowo Allegro, obserwacja, zobaczymy co to jest. No i zaczęło się tak, się zaczęło. W zasadzie wtedy się zaczął nasz biznes, czy to wspólny jakiś tam, czy myślenie o jakimś tam większym przedsięwzięciu. Natomiast tamto sobie szło dalej swoim rytmem. No po pewnym czasie, w zasadzie nawet nie pamiętam jak długim, no, firma chciała więcej, zaprosiła nas na spotkania z zarządem, z obserwacją tego, co się dzieje w firmie, prawda, jak wygląda produkcja, jakie są plany firmy takiej i owakiej i tak dalej. No i wiesz, trochę też, no powiedzmy, że nie miałem 15 lat i pewne rzeczy widziałem, jakie rzeczy nam się będzie chciało zlecać, więc postanowiliśmy dać im warunki, to znaczy w zasadzie to ja postanowiłem, no bo tak to wyglądało, że jesteśmy grupą. No i pierwsze zadanie było takie, żeby nie dać wyciągnąć jednego z członków grupy, tylko po to, żeby on tak naprawdę był, no, tylko dla tej firmy działał. Jasne. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, że no dobra, fajnie, że teraz będą takie i takie obowiązki, że będzie to i tamto. No więc my potrzebujemy to, to, to i tyle za to się należy. No i tutaj spotkałem się z murem pod postacią prezesa tej firmy, którego serdecznie pozdrawiam. A w zasadzie nie tyle co prezesa, co osób, które nauczyły się nie tyle co zarządzać, co rządzić. I tutaj było od razu informacja, że ale jak w ogóle śmiałeś domagać się czegoś, powinieneś poczekać, aż ci ktoś z góry zaproponuje. Ja powiedziałem, zaraz, zaraz, chwileczkę. Wy tu mówicie, że będą takie takie fajne rzeczy, będziemy mieć mnóstwo obowiązków, no to ja teraz mówię, że jeśli mamy te obowiązki wykonywać, no to fajnie by było, żebyśmy mieli zapłacone tyle i potrzebujemy mieć warunki do tego, takie, a nie inne. No i tu się zaczęły schody. No i w tym momencie, o czym nie chciałbym chyba wspominać na łamach stacji, skończyło się to tak, że, no, że jednak zasada numer jeden została złamana i jeden z nas po prostu się sprzedał. No i myślę, że tym pozytywnym akcentem można historię zamknąć. Czyli, znaczy, no, normalka, no, wolny rynek, prawda? No, każdy idzie gdzie tam, no, tylko tak się z kimś Wiesz, umawiasz, no, tak łamie umowy, no, to tak trochę wiesz nieładnie, co? nie? Ja się chyba w życiu i biznesie nauczyłem jednego, że najważniejsza, może nie najważniejsza, ale jedna z ważniejszych jest lojalność. I no, z punktu widzenia przedsiębiorcy, który powiedzmy coś tam o pieniądzach wie i coś tam robił. No, wiem, że jednak nie cenię tych pieniędzy aż tak bardzo. To znaczy, że dla mnie są ważniejsze rzeczy i wolałbym, no nie wiem, obiecując tobie, może nie tyle co obiecując, to dogadując się z tobą, nawet biznesowo, że my robimy to, ty robisz to, no to staram się być lojalny i staram się robić to, o czym, jak się umówiliśmy. Jasna Jeśli sprawa. ty natomiast będziesz robił, nie będziesz robił tego, o czym się umówiliśmy, no to wtedy zaczynają się schody i wtedy ja też nie jestem fair, bo mam do tego prawo. O, tak sobie to tłumaczę. Dokładnie. No Natomiast dobrze, no ale co? On tam poszedł, firma miała jednego tylko tego współpracownika, tak a nie jest. całą grupę, to znaczy, że też tam ta firma trochę straciła, no bo wiadomo, że jak jest Nie, grupa, nie tak. straciła, to już jest korporacja, więc nie straciła raczej. No dobra, no ale co wy w tym momencie zrobiliście? Jakie nastroje były w tej grupie i jak to się dalej potoczyło? No moje były bojowe, no jak zwykle. No. U mnie to było proste, no. Aha, taki bajer. No to i tak dalej, już tutaj można by było pokląć i wiązanki ułożyć. No ale raczej spokojnie do tego podszedłem. Natomiast jako osobę, powiedzmy, prywatnie bolało mnie to, że osoba, od której się uczyłem i której też pewne rzeczy zaufałem jej w takim moim zakresie, po prostu się sprzedała za taki czy inny grosz. A ja sprzedawczyków nie lubię. No i bardzo dobrze. Stąd też mnie to nauczyło, że lepiej naprawdę, no, generalnie do tej pory mam gdzieś tam styczność z tą osobą w taki czy inny sposób i zawsze go pozdrawiam serdecznie środkowym palcem, natomiast no, coś tam człowiek się uczy. No, każdy się na czymś uczy. Szkoda, że tak. No. Ważne, że się nauczy. No dobra, ale co w takim razie dalej? Czyli co, i wtedy postanowiłeś robić to po swojemu? Nie, to było, Czy wiesz jak? co, to było tak, że myśmy to robili już
że tak powiem, równolegle. To też nie było tak, że to wszystko No bo działo się w ciągu. handlowaliście, tak? To o to chodziło, że Tak jest, handlowaliście dokładnie tak. tych No ich. standardowo internet I dalej handlowaliście produktami tej firmy, tak? Tak jest, bo pamiętaj, że handel handlem, a współpraca na gdzieś tam innym Tak jest. poziomie, to współpraca na innym poziomie, więc Jasna moje sprawa. warunki, jako że w tym czasie mniej więcej też, o ile dobrze pamiętam, założyliśmy firmę, no czytaj, ta sprzedaż powiedzmy gdzieś tam wzrosła w jakim, no, takim powiedzmy zakresie, że postanowiliśmy założyć firmę, założyliśmy jednoosobową działalność, no bo po co komu spółka cywilna, to No przecież pewnie. są dwa Nie no, ZUS-y, a po spółka co komu cywilna dwa to jest ZUS-y? małżeństwo, to wiesz. To. Nie No. zakładajcie spółek cywilnych, no. No wiesz, można się też żenić z pełną intercyzją i generalnie rozdzielnością majątkową, więc nie nazwałbym tego spółką cywilną. Wszystko zależy od tego, co wiesz na temat małżeństwa i na temat spółek, więc. No ale no słuchaj, no, w spółkach cywilnych na przykład jest tak, że jak twój wspólnik, nie wiem, dostanie mandat, to ściągają z twojego konta na przykład, tak? Znaczy z konta No a firmowego. w małżeństwie, jeśli masz pełną rozdzielność majątkową, intercyzję spisaną przed, A w spółkach to twój cywilnych mandat można? małżonki nie interesuje. No tak, a w spółkach cywilnych można taką intercyzję zrobić? A wiesz co, Ja nie mam pojęcia, ale ja też ci nie mam powiem tak. pojęcia, dlatego ja unikam spółek cywilnych jak ognia. Generalnie umówmy się, I że ten na pewnym ZUS, nie? etapie spółka, znaczy generalnie spółka cywilna to jest według mnie idiotyzm. Nie wiem skąd i kto to wymyślił, ale dla mnie to jest No niezrozumiałe. dobra, ale idźmy dalej. Zarejestrowaliście działalność, handlowaliście coraz więcej. Tak jest, no i tak coraz więcej. No, jedna firma była, no to trzeba było drugą firmę, no i trzecią firmę, czwartą firmę i tak dalej. No i Jak tak dlaczego 10 cztery firmy? Nie, nie, nie. Firmy odżywkowe, z którymi współpracowaliśmy, czyli handlowaliśmy już nie Aha. tylko jednym produktami z jednej firmy, ale też z drugiej, trzeciej, piątej i tak dalej. I co, głównie przez Allegro? Wiesz co? Tak, wtedy głównie przez Allegro i pośród znajomych, prawda? Więc, natomiast w związku z tym, że gdzieś ta moja wiedza, powiedzmy merytoryczna plus wiedza handlowa wspólnika dawały rezultaty pod postacią zwiększania jakiejś tam sprzedaży, czy wolumenu, czy generalnie Jasne. ilościowo i tak dalej. To no, stwierdziliśmy, że warto by było przecież iść dalej, no i w ogóle jesteśmy biznesmeny, no i otwieramy sklep. No i tak otworzyliśmy sklep, że bez przeliczenia kosztów i wszystkiego ten sklep padł i to był pierwszy bankrut. A taki sklep standardowy, nie w internecie. Tak jest. Stacjonarny, normalny sklep. No i tutaj Opowiadaj, człowiek na się dlaczego padł? Długo padał? no, wiesz co? Długo padał, znaczy długo, za długo. No właśnie. To, wiesz, długo to jest pojęcie względne. Dla jednego długo to jest jak ktoś nie zapłaci, powiedzmy, ZUS-u w terminie i stwierdzi, że on już 2 tygodnie zwleka i teraz już powinien się powiesić, bo na pewno jutro po niego przyjdą. No to ktoś taki się nie nada do biznesu. Przynajmniej nie zniesie tego stresu czy nerwów, które są w przypadku tego, że Nie, jeśli znaczy 4 inaczej, nie miesiące nie będzie płacisz. padał tak długo. Tak, inaczej. Prędzej szybko zamknie, spłaci i wróci na stanowisko, czy tam wróci do czegoś fajnego, Jasna sprawa. bezpiecznego, niż zrobi to inaczej. Natomiast to Czyli też nie jest tak, że rozumiem, takie osoby się nie że to nadają. tobie, Nadają wam to się, dłużej ale zeszło. to też nie jest tak, że się takie osoby, powtórzę, się nie nadają, bo mi coś przerwało. No. Nadają się, natomiast według mnie no fajnie byłoby trochę zejść na ziemię. No i tutaj odnośnie padania. No padał za długo, no bo jak padał za długo, to oznacza, że narobił nam długów, a jak nam narobił długów, Dokładnie. to oznacza, że do dzisiaj trzeba spłacać czasami te długi, bądź nie. No ale suma summarum jest taka, że człowiek się uczy na własnych błędach. Znaczy inaczej, powiem to tak, z mojego punktu widzenia człowiek nie uczy się na własnych błędach. Nie każdy człowiek uczy się na własnych błędach. O. I na wszystkich błędach. I to takie można sloganowo powtarzać, że nie, no Ty się nie nauczyłem nauczyłeś? się tam i tak dalej. Gówno prawda, nie nauczyłem się, dalej robię te same błędy. Oczywiście nie w takiej formule to nie są te same błędy, to nie jest to samo, ale powtarzam czasami rzeczy, które wiesz, były. No, czasami jest tak, że człowiek wiedząc o pewnych rzeczach już ich nie robi, ale się okazuje, że nagle gdzieś tam splot okoliczności i tak dalej, no i okazuje się to samo. Natomiast abstrahując od tego tematu, rzeczywiście za długo, a za długo to oznacza, że po prostu zamiast zrobić to, co teraz wiem, czyli zamykamy, dziękujemy, do widzenia. Tak. Ja też Bo taki robi byłem. sobie taki, powiedzmy, czas wyjścia, że okej, próbujemy, powiedzmy, no dobra, od tego i tego robimy marketing, jak nam nie wyjdzie w 6 miesięcy, to jeśli nie osiągniemy takiego wyniku, to go zamykamy w pizdu. I tak to powinno działać. Natomiast no tam było, no wiesz, otwierasz sklep, myślisz, no kurde, jesteśmy znani i lubiani w ogóle, zajebiście, ludzie Tak, będą za miesiąc przychodzić, będzie palić drzwiami i lepiej. oknami, nie? No, tylko że jak nie robisz promocji, nie robisz nic na temat marketingu, nie wiesz nic na temat marketingu, nawet nie musisz wiedzieć,
rób cokolwiek, bylebyś coś robił. No jak nie robisz nic i otwierasz sklep i patrzysz, ludzie wchodzą i pytają się, co to za farby, proszę farbę do tego czy tamtego. Podżywki są w takich dużych na przykład pudłach. Mówisz, panie, to nie farby, no. I sobie To myślisz, do no obraża, jedzenia, bo gość mnie obraża, niech stąd spieprza. I tak dalej, natomiast rzeczywistość szara jest prosta. Człowiek, który wynajmuje kamienicę, czy wynajmuje nieruchomości, chce, żeby ktoś mu płacił i chce, żeby ją wynajmował długo. I tyle. Jeśli ty mu nie płacisz, bądź ty zaczynasz mieć problemy z tym, żeby płacić, no to dla kogoś takiego, kto wynajmuje, to nie jesteś dobrym wynajmującym. No i to tak działa. No, to jest dosyć bezwzględne, ale tak to krótka działa piłka, i tak to jasne. powinno działać. Jeśli sklep nie ma klientów i nie ma za co robić obrotu, no to ci, co mu sprzedają towar, go nie lubią, bo robi mały obrót. Ci, co kupują, są zadowoleni, ale nie wiedzą, dlaczego się ten sklep zamknął, bo przecież, no a to było proste. Koszty stałe są takie i te koszty należy liczyć. Te koszty są takie, a nie inne. Mamy koszty zmienne i koszty stałe. Jeśli koszty stałe, co robią wszyscy przedsiębiorcy, których znam czy znałem, nie liczą kosztów stałych od początku i te koszty im gdzieś spieprzają. No, myślą, że jak mają wynająć pomieszczenie za 1500 zł, no to sobie myślą, o kurde, mam 1500 zł, no to tylko 1500, tu zarabiam tam powiedzmy 1000, to dorzucę do tego 700, to tylko 700 i jest super. No ale zapominają o tym, że komputery muszą działać, internet musi się hulać, ludzie muszą przyjść do czegoś posprzątanego, czyli trzeba kupić środki czystości. No powiedzmy, zakładając oczywiście tutaj jakiś Tak, sklepik, tak, tak. należy wydać jakąś, nie wiem, jakikolwiek sposób, byśmy do tego nie podeszli, w jakikolwiek budżetem. To są to pewne budżety, na które należy spojrzeć chłodnym okiem. Jasne, I ale co? Firma upadła, sklep upadł, czyli co? Allegro zostało. Jeszcze została tak naprawdę kamienica meliniarska, ładnie to nazwę, gdzie mieliśmy naprawdę, no tam się nauczyliśmy o tyle, że koszty stałe były naprawdę nikłe, bo wiesz, płacenie 200 zł czynszu z możliwością niepłacenia tego przez rok i zapłacenia po roku, no to wiesz, to nie są koszty. Jasna sprawa. No i człowiek tak mówi, internet jest najprostszym medium, w którym można powiedzieć pewne rzeczy, można robić nie tyle co udając, co po prostu je robić, bo ludzie nie widzą tego, co jest z tyłu. Tak jest, tak. Natomiast no, oprócz tego jest rynek hurtowy, na który myśmy wchodzili, no i tutaj trzeba na pewno wspomnieć, że są inwestorzy, którzy, czy osoby, które gdzieś tam ci zaufały w taki czy inny sposób. No, no, no czekaj, bo nie mów mi, że panie inwestorze, bo mi tutaj, ja tu otworzyłem sklep, on mi upadł, ale jak pan mi da milion, to stworzę super sklep. Wiesz co, nie. To tak nie działa. To działa inaczej. My, wierząc w powodzenie, nauczeni tym czy owym, robiliśmy dalej swoje, podbudowywaliśmy troszeczkę sobie tą pozycję, czy tam tą sprzedaż, którą utraciliśmy. W internecie ona dalej jakoś szła, no i robiliśmy wszystko, aby ją utrzymać, aby ją zwiększać. I tutaj przestroga, no, znaczy przestroga. Sprzedaż jest najważniejsza. W firmie handlowej sprzedaż jest najważniejsza. No i tutaj nie ma co gadać o tym, że trzeba jeździć wspaniałym samochodem, bądź robić to czy tamto. Sprzedaż jest najważniejsza, jakkolwiek by na to nie patrzeć, ma się sprzedawać. Oczywiście możemy tutaj mówić o zasadach, o książkach, o jakichś tam 10 super sprzedawców w zasadach i tak dalej. To nie do końca działa tak, jak myślimy. Po prostu człowiek musi być uczciwy wobec swoich klientów i tyle. Jeśli robi to dobrze i powiedzmy, że łączy zakup w miarę tańszego towaru ze sprzedażą go w uczciwej marży, no to i robi to w jakiś tam sposób, powiedzmy, no, zorganizowany, no to już jakiś tam zalążek do tego, że może być dobrze. Myśmy to robili. Gdzieś tam moja wiedza merytoryczna, plus kontakty, plus możliwości gdzieś tam takie, a nie no inne. No dobrze, ale powiedziałeś, że z tego sklepiku, no to się rozwaliście do jakiejś hurtowni, tak? Wiesz co, sklepik jak padł, to my weszliśmy z powrotem do internetu i na spokojnie, spłacając pewne długi, stwierdziliśmy, ok, robimy to od nowa, od podstaw, znowu. Jasna sprawa. No i robiliśmy to. No i tutaj naprawdę chwilę trzeba przed... mówimy tutaj o inwestorach. Ja o inwestorach co, mówię albo, jako albo, czekaj, pożyczkodawca. Z biegiem czasu, jak sprzedaliście przez internet, no to zaczęły od was kupować jakieś siłownie, jakieś takie inne rzeczy i wtedy tak powoli powstawała hurtownia. Kontaktowaliśmy się z X osobami w biznesie, kontaktowaliśmy się za granicą w Polsce, różnie to bywa, różnie można sprzedawać i kupować towar. No i tak się zdarzyło, że no,
wiesz, jeździliśmy później im dalej w las, tym coraz więcej ludzi też do nas przychodziło, do tego naszego takiego dziurawego, naprawdę mieliśmy dziurawy dach, dziurawe ściany, w lato było 45 stopni, naprawdę nie przesadzam, mieliśmy taki techniczny, przemysłowy wiatrak duży, który wiał na mnie i na wspólnika z dużą siłą i to jedynie pozwalało nam przetrwać, czyli to była a w zimę, było odwrotnie, było tak gorąco, przepraszam, było tak zimno, że dwie działające czy trzy działające farelki nie dawały rady. No dobrze, naprawdę, ale mówiłeś o inwestorach. Czyli co, pojawili się ludzie z pieniędzmi? Nie, pojawiły się nasze pomysły, które chcieliśmy realizować i wyszliśmy do naszych przyjaciół i znajomych z pożyczkami. Poprosiliśmy ich o pożyczki mniejsze, większe, ponieważ wiedząc już trochę więcej i, że tak powiem, mając więcej kontaktów za granicą też, więc wiedzieliśmy, gdzie możemy kupić towar taniej niż w Polsce, po to, aby móc go sprzedać i powiedzmy ten procent, który mamy oddać, wiemy, że sobie z nim poradzimy. No i tutaj były nawet czasami w cudzysłowie lichwiarskie pożyczki, bo procentowanie 25-30% to jest duże oprocentowanie, ale jeśli na przykład znajomy zgadza się na to, że słuchajcie, widzę jak pracujecie, widzę jak to działa, widzę ile serca w to wkładacie i ile to u was trwa, no spoko, zainwestuję 5000 zł, bo mam tyle. Na ile? Na 20%. No to mówimy, policzyliśmy sobie, wiemy, gdzie kupić towar, za ile sprzedać. Okej, dawaj. No i jeden, drugi, piąty, dziesiąty i tak z czterech, pięciu znajomych zrobiło się na przykład 50-80 tysięcy. Oczywiście już po pewnym czasie, prawda? No ale to pozwoliło nam wypłynąć na trochę szersze wody. No i jak to sprzedaż? No, jesteś mając możliwości zakupowe. Jeżeli ty kupowałeś od producenta tu w Polsce, no to jak, to co, w Ameryce taniej to się kupi? Od jakiegoś innego producenta? Producentów jest jak mrówków, ale są hurtownie europejskie, są hurtownie polskie. Kupowałeś najpierw w hurtowni i u producenta, ale producent też inaczej traktuje klienta, który kupuje za 2000 zł miesięcznie, a inaczej tego, co powiem mu, słuchaj, ja sprzedam tego towaru za 50 tysięcy miesięcznie, tylko daj mi możliwości 21 dni terminu, prawda? Nikt się na to nie zgodzi. Oczywiście. No, ale takie możliwości istnieją. O tym się dowiadujesz w momencie, kiedy jakiś tam czas ale już potem działa, musisz to sprzedać, no to wiesz. No to... Dlatego my zajmowaliśmy się sprzedażą. Jeśli udawała nam się sprzedaż, to te możliwości zakupowe gdzieś tam były dla nas też bardzo ważne. Podsumowując, tak na chłopski rozum. Zaczęli się sprzedawać, sprzedawali się coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i nagle szukaliście nowych dostawców, którym mówiliście, że my kupimy za 100 tysięcy w miesiącu, czy dacie nam lepszą marżę, jak ta hurtownia, która nas teraz zaopatruje. Oni się zgadzali, wyszukaliście pieniędzy od znajomych i kupowaliście na kontenery już. No, skróciłeś to chyba trochę... Całe twoje życie w trzech zdaniach. Tak? Natomiast to tak nie wygląda. My... żeby, że tak powiem, jeśli dogadywaliśmy się za granicą i rzeczywiście chcieliśmy zdobyć jakieś dobre warunki, rzeczywiście dostawaliśmy informację, ok, tu trzeba kupić za, nie wiem, 3000 euro, prawda, to my jechaliśmy 1100 kilometrów starym zdruzgu, naprawdę stezelowanym Mercedesem, nie śpiąc dwie noce, wypijając 100 kaw, żeby przywieźć tych odżywek za te 3000 euro, myśląc, że jesteśmy bogami biznesu. Tak naprawdę oczywiście zwiększaliśmy tym samym marżę z powiedzmy tam x% o 4% więcej, ale te 4% pozwalało nam się rozwijać. Każdy dodatkowy 0,5% i procent utrzymując nisko koszty pozwalało nam się rozwijać. No i tak z jednoosobowej działalności gospodarczej przeszliśmy na spółkę z o.o., z jednej spółki z o.o. zrobiło się kilka spółek i tak dalej. No i z obrotów powiedzmy na minusie doszliśmy do obrotów milionowych, bo mogę spokojnie śmiało powiedzieć, że od kilku lat mamy milionowe obroty, więc... To już całkiem sympatycznie. No, sympatycznie czy niesympatycznie, powiem szczerze, że im więcej ludzi w firmie, tym więcej problemów. No tak, no bo firmy mają dwa problemy, pracownicy i klienci, nie? No bo to przecież wiadomo. Tak, tak, tak. I to chyba dlaczego przeszliście na spółkę z o.o.? Wiesz co, no bo ja między innymi też przez twoje gdzieś tam książki, nie książki, człowiek jak się zapala, myśli, że teraz będzie biznesmenem. Oczywiście mówię to o wcześniejszych czasach, to zaczyna czytać, się tam patrzeć i tak dalej. Ja generalnie też no, uczyłem się dużo o biznesie, bo praktyce, ale też za pomocą książek, audycji i tak dalej. No i generalnie widziałem też, wiesz, czytając ustawy, czytając jakieś tam rozporządzenia, widziałem, dlaczego spółka jest lepsza. No, według mnie działanie na jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli nie jest się... To jest przestępstwo. To jest dla mnie zbyt duże ryzyko. Według mnie to jest przestępstwo i dlatego jest karane. ZUS-em, wiesz co? Nie? Tak, no coś w tym jest. Natomiast wiesz, no prawda jest taka, że powyżej pewnego obrotu po prostu, nawet nie tyle co powyżej pewnego obrotu, bo obroty możesz mieć niskie, ale jeśli chciałbyś mieć kontrolę dobrą, no to po pierwsze pełna księgowość,
Po drugie, bo ty musisz, nawet jeśli się coś nie zgadza, to ty musisz wrócić do tego, żeby się ten grosz zgadzał. A na książce przychodów i rozchodów tak nie jest po prostu. Możesz wrzucać wszystko jednorazowo w koszty, możesz wszystko robić tak, że masz non-stop stratę, chociaż masz nowy samochód, prawda? No to jak to jest? Tak, no ale No i tak ale naprawdę. ta przyjemność kosztuje 1000 zł miesięcznie. Wiesz, księgowość pełna też kosztuje 1000 zł miesięcznie na Ale starcie. mniej. 300 nawet. Wiesz co, ja zaczynałem od 600. Jasne, że tak, ale jak ci przyjdzie trochę dokumentów i zaczniesz mieć magazyn, gdzie masz towary, A no to już tak, no nie, ty to już jest tak. inaczej, nie? To już Mówię, zaczyna się no to PZ-ki, racja. WZ-ki, zaczynają być konta, dekretacje i już te 600 czy tam 800 jest za mało. Wszystko zależy od ilości generowanych dokumentów. No, mogę ci powiedzieć, że spokojnie za księgowość mógłbym, no, trochę płacę, o tak to powiem. No ja pamiętam, jak tam z firmy odchodziłem, to prawie 3,5 tysiąca płaciliśmy. No, Bo wiesz, to są takie. w internecie to był taki handel, wiesz, że dużo faktur na małą kwotę, dużo klientów i to wiesz. Ta papierologia, te dziewczyny to przeklepywały, jakieś cuda na tych rachunkach. Oj, Wiesz och. co, mamy tak, że jest dużo pojedynczych rzeczy zautomatyzowanych gdzieś tam w jakiś tam prosty sposób. Są też faktury na duże kwoty, mniejsze, no bo tak jak mówię, jest to sprzedaż zarówno hurtowa, jak i detaliczna, gdzie mamy to podzielone w tej chwili w ogóle na spółki, gdzie jedna spółka zajmuje się sprzedażą hurtową, druga w tej chwili detaliczną, którą będziemy mocno rozwijać teraz i tak dalej, i tak dalej. Kwestia usługowa też jest inaczej skonstruowana. No to jest taki dosyć już mechanizm, który gdzieś No tam sobie dobra, a hula. jakie plany na przyszłość? Na przykład nie myślicie sprowadzić, nie wiem, kilku wagonów tych odżywek, nadać swoją naklejkę ze swoim logo i tak dalej? Wiesz co, każdy o tym myśli w tych czasach w moim biznesie. Natomiast to też nie jest takie hop-siup. Aktualnie jesteśmy, to tutaj sobie trochę prywaty pozwolę urządzić. Aktualnie jesteśmy na etapie szukania inwestorów do tego, co mamy, bo rzeczywiście mając gdzieś tam spore obroty, mając klientów, już spłaciliśmy część inwestorów, którzy zainwestowali nas wcześniej, no bo oczywiście przychodząc na spółkę też mieliśmy inwestorów, którzy inaczej patrzą na firmę, inaczej patrzy inwestor, który ma do zainwestowania 5 tysięcy czy 1000 złotych, czy osoba, która ma do zainwestowania taką kwotę, inaczej patrzy ktoś, kto ma 150 tysięcy i chciałby coś z tym zrobić, więc przychodzę do człowieka, który ma powiedzmy 150 tysięcy do zainwestowania i mówię, nie mówisz co, pożycz mi 150, ja mam klientów, ja naprawdę ci oddam 160. No to jest takie, To nie wiesz, działa. wyjdziesz na 20-stopniowy mróz i w majtkach i twierdzisz, że przecież jest zajebiście ciepło, wyszedłem z ciepłego domu, no ale zaraz cię szlak trafi, Dokładnie. bo cię temperatura dopadnie na No tak, piętach, no i będzie ci zimno. człowiek, który No ma to tak taką działa. kasę, jest za mądry, no po prostu, żeby takie ryzyko ponosić. Wiesz, to są mi głupi, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być fair wobec tych, którzy w ciebie inwestują i gdzieś tam tobie zaufali. No pamiętaj, że gdzieś tam inwestując też nie swoje pieniądze, to też inaczej wygląda. Z punktu widzenia zarządzającego, z punktu widzenia prezesa niemianowanego, tylko prezesa czy tam osoby zarządzającej, która jest też właścicielem, zupełnie inaczej wygląda biznes, a zupełnie inaczej wygląda osoba, która się wykształciła w kierunku bycia menedżerem. Ponieważ no ja jestem zdania, że menedżerowie czy osoby, które się wykształciły w tym kierunku, nie zdobywając tego, mają trochę inne wymagania. Oczywiście oni mają też swoje zadania do wykonania i ja to cenię. Szukając na przykład prezesa w tej chwili do nowej spółki, szukaliśmy osoby, która będzie pewne rzeczy robiła i znała, no i takiej osoby szukamy, ale ona jest też do pewnych zadań. Jeśli ma jakieś zadania do wykonania, musisz zrobić to, to i to, i ona wie No doskonale, do tak. czego jest No zatrudniona prezes i jest za za co ma płacone. wszystkiego, nie? No i tak i nie. Można o tym No dywagować. Natomiast do wracając do ogarniania prywaty, całości, nie? No. bardzo chętnie. Aktualnie jesteśmy na etapie przyjmowania inwestorów z powrotem, to znaczy z powrotem, ponieważ mamy etap, Plany. który mamy oczywiście pełną ofertę inwestycyjną. No mogę zdradzić tutaj spokojnie, że udajemy zarobić 12% w skali roku dla inwestorów tak zwanych zwykłych i inwestorów znaczących trochę więcej. Inwestor zwykły to jest inwestor, który ma do zainwestowania od 1000 do 50 tysięcy złotych. Są to No oczywiście dobrze, umowy ale pożyczki. na co, na co? Wiesz co, u nas Jaki macie na plan na co? U nas rozwój? podstawą, w związku z tym, że mamy już wyrobione bardzo dobre warunki zakupowe, bardzo dobre warunki też, no mamy też X klientów, tak naprawdę my wydajemy wszystko na towar. My nie jeździmy drogimi samochodami, nie mamy super biur, nie mamy nie wiadomo czego. Biznes nie na To tym polega. przyjdzie, spokojnie. Także. Ale jaki macie plan na rozwój? No bo no nie sądzę, no tutaj, no jeżeli pożyczasz pieniądze na cash flow, to nie bardzo, nie? No ale coś musicie mieć jakieś plany.
No oczywiście, że mamy. No to Wiesz, opowiadaj, plany co są to? naprawdę, strategia jest dosyć prosta. No, po pierwsze, u nas ilość towaru, którą jest na magazynie, jest proporcjonalna do ilości zdobywanych klientów w tych czasach na dzień dzisiejszy. Natomiast no, są trzy ścieżki rozwoju: internetowa, gdzie w tej chwili tworzymy, już są stworzone trzy sklepy. No, w zasadzie mogę powiedzieć, jeden sklep duży internetowy, Dawaj dwa są nazwę. już tam. Jest to Jak działa? mięśnie, wiesz, to nie działa, dlatego Aha, że dopiero ruszy. perypetie, no ale to jeszcze chwilę potrwa, myślę, że w grudniu powinno się udać, to jest mięśnie.pl. To będzie dosyć duży sklep, tam w tej chwili jest tylko informacja chyba o sklepach detalicznych na stronie. Natomiast oprócz tego mamy hurtownię suplementów sanero.pl. Jest to dostępne tylko i wyłącznie dla podmiotów gospodarczych i tutaj no, trochę tych klientów jest. Oprócz tego mogę spokojnie powiedzieć, że rok 2013 będzie rokiem pod znakiem sprzedaży detalicznej, no i gdzieś tam chcemy tworzyć własne rozwiązanie związane ze sprzedażą detaliczną, stacjonarną. No bo nie powiedziałem o tym, że tam mamy też sklepy stacjonarne, no, troszeczkę się rozwijając. Znowu otworzyliśmy sklep stacjonarny, prawda, który no, myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że jest jednym z Ale lepszych gdzieś w co Katowicach. powiedziałeś o tej sprzedaży stacjonarnej. I tak mi teraz wpadł pomysł, jak są te automaty, co kawę na przykład robią, nie? No to nie Mam ma. całą spółkę pod to, Ale wierz mi. poczekaj, ale możesz na przykład taki automat, który ci idziesz na siłownię Tak. i tam poprosisz na przykład poniedziałek, no i tam ci z poniedziałku leje takie płyny i to co sobie pijesz. I nie musisz myśleć w ogóle, tylko jak tam wiesz. Tak, tylko ja mam cały biznesplan pod to, wiesz? Naprawdę? Takie Tylko tutaj. automaty sprzedające na tym? Na siłownię? Wiesz co? Nie ma i są. Były i zniknęły. Tak to powiem. Natomiast mam cały biznesplan pod właśnie taką działalność, jak mówisz. Natomiast to wszystko zależy, bo wiesz, wiele siłowni i wiele klubów fitness ma też sprzedaży odżywki i też je porcjuje. Dla nich lepszym interesem jest, aby sprzedać odżywkę i ją porcjować u siebie w klubie, bo ma na tym o wiele wyższą marżę, niż gdyby się dogadał z firmą, która postawi maszynę i podzieli się połową zarobku, na przykład. Dlatego też były takie firmy i upadały, bo nie wiedziały, o co chodzi do końca. No ja mam gdzieś tam przemyślany ten plan, ale to nie jest jeszcze ten etap. Natomiast wracając, rzeczywiście mamy proste dosyć zasady i proste strategie w tej chwili. Upraszczamy wszystko, jak się da. Duże sklepy internetowe, mamy dużą podbudowę, czyli mamy, wiesz, pełną logistykę, magazyn. Ja zatrudniam w tej chwili, ja wiem, około 20 osób, tak naprawdę, więc obroty idą, myślę, że spokojnie, gdzieś tam, tak jak mówiłem, w miliony. Natomiast no, to jest kwestia tego, że cały backend już mamy, natomiast w tej chwili od frontu chcemy się pokazać zarówno klientowi detalicznemu, no bo my dalej sprzedajemy na Allegro, sprzedajemy gdzieś tam, powiedzmy, w sklepach stacjonarnych. 30 tysięcy komentarzy mówi samo za siebie, no ale to też jest specyficzny klient. Natomiast rzeczywiście w tej chwili jesteśmy na etapie, że szukamy inwestorów i o ile na przykład taki rynek New Connect nas osobiście nie interesuje, No bo właśnie, dla mnie. dlaczego? Wiesz co, dla mnie New Connect jest stworzony dla inwestorów, a nie dla tych, którzy chcą zdobywać pieniądze od inwestorów. Aha, czyli. No bo rozumiem, jak rozmawialiśmy, że ty te pieniądze no, pożyczałeś od ludzi, tak? Czyli tak, obligacje powiedzmy, to nazwijmy, tak? No tak, Wypuściłeś tak. własne. Ja to robiliśmy i robimy to dalej na umowach pożyczek, czyli odprowadzamy, jest umowa spółki, są zabezpieczenia. Jeśli zabezpieczenia, w zależności od tego, jaka to jest kwota, zabezpieczamy tak naprawdę kwoty powyżej 50 tysięcy, bo wszystko poniżej robimy bez zabezpieczeń, bo dla nas to no, nie ma sensu zabezpieczać czegoś takiego. Natomiast zabezpieczamy to zarówno na środkach obrotowych, jak i na zastaw na udziałach, bo to też jest możliwe, ale tylko dla inwestorów znaczących. No i oferujemy dwa rodzaje warunków. 12% w skali roku dla inwestorów zwykłych. Jest tak zwana umowa pożyczki ze spółką z o.o. PCC jest wtedy po naszej stronie. Jeśli jest inwestor znaczący, czyli powyżej 50 tysięcy, dajemy Ale wiesz co, 15% w skali roku zarobić. Natomiast odnośnie PCC PCC, to jest na po przykład, a stronie nie możesz inwestora. sprzedawać tych obligacji w Czechach? Tam się nie płaci PCC. Wiesz co? Mogę i nie mogę. Tak naprawdę to nie są obligacje, to jest nadal umowa pożyczki. Obligacja No, jest z papierem. pożyczka, PCC, nieważne co, PCC. Tak, wiem o tym, Na że w Czechach przykład, tak patrz, jest, 100 natomiast. tysięcy złotych, to ten PCC wynosi tam powiedzmy 1000 złotych, tak? No to za 1000 zł zapraszasz człowieka do hotelu jakiegoś tam w góry i sobie na spacer idziecie, przechodzicie granicę, podpisujecie umowę i w sumie się wszystko opłaca. Wiem, tylko na pewnym poziomie Ja tak urzędy skarbowe robiłem. lubią wszystko sprawdzać. No to sprawdzą, wszystko będzie egal, zdjęcia se zrobicie z wycieczki. Wiem, Ja tylko tak robiłem. powiem tak, to jest bardzo fajny pomysł, ja się na tym pochylę, natomiast nie robiłem tego, więc
czemu nie? Spróbować zawsze można. Nie może, no tak, ugryźć coś. Okej, dobra, ale przerwałem ci. Dlaczego ten New Connect uważasz, że jest kiepski dla firm, które się tam pojawiają? Wiesz co, kiepski, nie kiepski. Bardziej, nie wiem, czy wiesz, New Connect jest, no to są moje oczywiście gdzieś tam wynurzenia, nie mówię, że tak jest, natomiast New Connect jest stworzony dla firm, które, według mnie stworzony jest dla firm, które chcą zainwestować w biznes w momencie rozwoju, no i tak zarówno FIZE, czyli fundusze inwestycyjne zamknięte, o ile w ogóle zainwestują, bądź jakiekolwiek fundusze venture capital, czy jacyś business angels są w stanie zainwestować w spółkę daną w fazie jej rozwoju, wtedy, kiedy tak naprawdę można w nią, no to jest najlepsza faza dla inwestora do zainwestowania, no bo wprowadzając powiedzmy do takiego inwestora, no nie wiem, 800 nie złotych, milion złotych, on łączy tą firmę umową inwestycyjną, pozyskuje środki unijne na przykład na to, aby można było przeprowadzić całe IPO i tak naprawdę firma oczywiście zyskuje, otrzymuje środki, prawda, cały proces wejścia na giełdę, transformację do spółki akcyjnej i tak dalej, to wszystko jest okej. Tylko tak naprawdę tutaj największy zarobek ma ten, który inwestuje w tę firmę. Dlaczego? Dlatego, że dla niego liczy się moment wyjścia z inwestycji, a wyjście z inwestycji oznacza dla takiego kogoś wejście na New Connect, czyli w momencie debiutu on przez jakiś tam okres czasu za pomocą animatora rynku i za pomocą tego, jak fajnie medialnie rozhulał daną spółkę, jest w stanie sprzedać swoje udziały, które wcześniej kupił już w ofercie pierwotnej. No właśnie, na tym to polega, ale jeżeli teraz ty masz 100%, wchodzisz na New Connect, tam sprzedajesz 30%, no i zgarniasz z tego 2-3 bańki. Jasne, natomiast... ty zgarniasz, jako osoba fizyczna, tak? I teraz ta osoba fizyczna może zainwestować w tą spółkę, nie? Jasne, tylko inwestowałeś kiedyś na New Connectie? Wiesz, jaki to jest płynny rynek? Tak, mam akcji za 1100 zł jednego kolegi, z którym wywiad robiłem. To zajebiście, bo przynajmniej miałeś jakąś informację taką wewnętrzną ze spółki, co oni będą robić i czy może czasem nie. A wiesz, dlaczego kupiłem? Bo oni handlują złotem. Bo ci powiedział, że złoto pójdzie w górę. Nie, wiesz co? Powiedział mi, że jak była ta afera z Amber Goldem, bo on handluje złotem, nie? I 80% rynku ma hurtowego w kraju. Przynajmniej on tak powiedział, czyli 60, nie? I powiedział, że obroty mu z dnia na dzień 4 razy wzrosły, jak była ta afera z Amber Goldem. Że no ludzie przestali kupować te certyfikaty na złoto, tylko złoto złoto. Aż się boję zapytać, kto to jest, bo być może wiesz, coś ma z tym Amber wspólnego. Nie no, słuchaj, no tak powiedział, zobaczymy w sprawozdaniu. Kupiłem za 1000 złotych akcji, nie? Wiesz co, to jest też tak, że ja mam i dałem się, że tak powiem, nie tyle co namówić, co dałem, ktoś mi był dłużny, zamienił to na akcje, te akcje są na New Connectie i mogę sobie głęboko wsadzić teraz. Spadły. Natomiast płynność rynku, jakbyś wszedł mocniej, zresztą pewno wiesz to doskonale, słuchacze może nie, płynność rynku New Connect jest taka, a nie inna i dlatego poważniejsi gracze patrzą na giełdę jako GPW, jeśli chcą coś takiego robić, bo tam są inwestorzy, tam są pieniądze, tam jest płynność tego, co się kupuje, sprzedaje. Tutaj nie ma tej płynności, ta płynność jest gdzieś tam na początku, kiedy ten, który zainwestował, chce jak najwięcej zarobić i później ewentualnie, chyba że ktoś tak ustawia spółkę czy działalność, aby New Connect był tylko częścią większego planu. Przejściowo. Wtedy ma to ręce i nogi, ale... No, ale a koszty są w zasadzie takie same, nie? No bo to jednak koszty są w zasadzie takie kosztuje. Same, natomiast człowiek to jest plus. Człowiek uczy się, jak prowadzić spółkę akcyjną, gdzie trzeba wszystkich obowiązków, prawda, prospektów i obowiązków informacyjnych dopełnić. To nie, z jednej strony to jest dobre, z drugiej strony to jest złe, jak ktoś takie się lubi upubliczniać. Słucham? Takie przedszkole. Trochę tak. Trochę tak. I to jest bardzo fajne. Natomiast no, tak jak mówię, no ja wolę papiery dłużne, dlatego że je lubię. No. Inna sprawa jest taka, że to nie jest tak, że nigdy nie mów nigdy. To nie jest tak, że nigdy nie wejdziemy, bądź nie myślimy o tym. Natomiast no, gdzieś tam są też inne możliwości i dopóki są, to będziemy z nich korzystać. Jeśli mało tego, no, zapraszam wszystkich, jeśli ktoś namówi mnie do tego, żebyśmy wyszli na ten New Connect i da mi z tego 2 miliony złotych, no bo tyle spokojnie mogę teraz przyjąć bez no, tak naprawdę żadnych obaw w stosunku do ilości klientów. Oczywiście księgi przedstawiamy, wszystko przedstawiamy. I to ja się zgodzę, no bo czemu nie? Mieć no, może cię umówią, no też mieć... jakoś tak ze Śląska jest ten kolega. No to może cię umówi, takie na kawę, o piwo wyjdziecie i... Bardzo chętnie. No, to może coś fajnego będziesz miał też dzięki tej audycji. No, to także co? Ja tylko powiem na koniec, że wszystkich chętnych, zabrzmi to jak reklama, ale czemu nie, jak już reklamujemy, no to j.nowak@monk.com.pl, Monk jak ten detektyw. Zapraszam do pisania. A, to od tego wyszło.
No Nie, to. chyba nie. To dopiero później sobie uświadomiliśmy, że ty jest taki detektyw. No jest. A co to za serial? A skąd mam wiedzieć? No dobra, to róbmy swoje. Okej. Okay. Dzięki Jurku za audycję. No i co? Dzięki słuchaczom, że jednak no, nie przeciążyliście tych serwerów za dużo. Nie było bananowca dzisiaj, o którym Nie było wspominałem przed bananowca, chwilą. tak. Nikt nie Pozdrawiamy zadzwonił, nie powiedział wam. bananowca. Tak, bananowcy są ok. Jeszcze mamy takiego, czekaj, Wiesława Gomułkę mamy jeszcze, że dzwoni i puszcza jakieś stare przemówienia Gomułki. O, proszę bardzo. No, No, no. jest, no, człowiek renesansu. Mamy dwóch słuchaczy, tak? Przynajmniej dzisiaj. Znaczy dzisiaj nikogo nie było akurat, czyli nie Myślę, ma. że mamy trzech. No, w sumie A na właśnie nie pewno ktoś jeszcze pokłóciliśmy, wiesz, posłucha. nie pokłócili się. Jakbyśmy się pokłócili, to tutaj, wiesz, jakbyśmy powiedzieli Korwin w ogóle na przykład, albo nie wiem, Trotyl, o to są ludzie dzwonili. No, no na pewno, także zapraszamy, myślę, następnym razem już chyba z innym gościem do tego, aby mówić na audycję Trotyl, Korwin i inne, tak aby wywoływać skandal, bo skandal jest motorem sukcesu. Dokładnie, no to trzymaj się, Jurku, trzymajcie się i ja już tutaj wypuszczam Alberta. Hej. Hej. Albert, wychodzimy!